świetny przybytku ziemskich bogów, gdzie przed laty wielowładne jaśniały królów majestaty, już oto pod misternym i pędzlem i dłotem nowym się martwe zwłoki wskrzeszają żywotem. Każdy w swej dobie stoi. Oda ta została napisana przez Adama Naruszewicza na otwarcie jednej z najpiękniejszych sal na Zamku Królewskim w Warszawie, powstałej w latach 1640-1643, gdy Władysław IV zlecił Janowi Baptyście Gisleniemu wykonanie do niej dekoracji. Została później nazwana gabinetem marmurowym. Zachował się tylko jeden oryginalny rysunek Gisleniego, pokazujący fragment ściany gabinetu. Został znaleziony w Dreźnie w szkicowniku architekta. Tak najprawdopodobniej wyglądała cała ściana. W jej górnej części zawieszono 22 ośmioboczne portrety. Przedstawiały przodków Władysława IV z rodziny Jagiellonów i Wazów. Na fryzie między portretami znajdowało się 5 dekoracji sztukatorskich. Ściany były inkrustowane kolorowym marmurem, a na stropie widniały malowidła wykonane przez Tomasza Dolabellę. Obecny kształt i wystrój gabinetu marmurowego to obraz sali po przebudowie za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdy usunięto portrety jagiellońskiej familii, w ich miejsce zawieszono 22 wizerunki królów polskich namalowanych na miedzianej blasze przez Baciarellego, który wykonał także plafon z alegorią sławy. A Jan Bogumił Plersz w części sufitu nad ścianami umieścił iluzjonistyczne dekoracje. Nad drzwiami umieszczono ozdobne obramowania obrazów w kształcie lwich skór, zaś nad kominkiem pojawił się portret Stanisława Augusta. Na przeciwległej ścianie duży marmurowy kartusz z herbem Rzeczypospolitej, Litwy i Poniatowskich podtrzymują posągi symbolizujące pokój i sprawiedliwość – Dłuta Lebrun. Szczęśliwym zrządzeniem losu w 1771 roku powstała barwna inwentaryzacja tego stanu wykonana przez Jana Chrystiana Kamzecera. Cudem przetrwała do dziś i posłużyła projektantom, a później wykonawcom do rekonstrukcji sali. Okres po powstaniu listopadowym to czas zniszczenia i dewastacji. Z zamkowych sal wywieziono obrazy do Rosji. Na polecenie Paszkiewicza gabinet marmurowy zdemontowano, Antoni Strzałecki przemalował plafon Baciarellego, a pozostały jedynie stiukowe kasetony z rozetami. W okresie międzywojennym nie zdążono odtworzyć gabinetu marmurowego. Powieszono jedynie na ścianach obrazy odzyskane po traktacie ryskim. We wrześniu 1939 roku zamek został spalony. W roku 1944 na rozkaz Hitlera został wysadzony. Pozostała sterta gruzów i dwie sterczyny, fragment sali balowej i gabinetu konferencyjnego, ale uratowano, nieraz z narażeniem życia, wszystkie obrazy i rzeźby. Po wojnie podjęto decyzję odbudowy zamku, ale władza ludowa czekała z konkretnymi działaniami aż do 20 stycznia 1971 roku. Zawiązał się Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Utworzono kilka komisji, m.in. Komisję Architektoniczno-Konserwatorską.
Realizację trudnego zadania odbudowy i rekonstrukcji historycznych wnętrz powierzono pracowniom konserwacji zabytków. Generalnym projektantem został wyłoniony z konkursu profesor Jan Bogusławski. W ramach pracowni konserwacji zabytków utworzono różne pracownie, m.in. pracownię konserwacji dzieł sztuki. Jej zadaniem było przygotowanie odbudowy historycznego wystroju wnętrz zamkowych. W jej skład wchodziły następujące zespoły: dokumentacji, konserwacji zachowanych fragmentów wystroju, pozłotniczy, snycerski, modeli i rekonstrukcji. Ten ostatni ściśle współpracował z pracownią projektową, która przekazywała dokumentację i rysunki. Na podstawie tych rysunków, zachowanych elementów oraz archiwalnej fotografii zespół modeli i rekonstrukcji wykonywał przestrzenne modele. Po zatwierdzeniu przez Komisję Architektoniczno-Konserwatorską modele te były przekazywane do innych pracowni. Powstawał tam produkt finalny. W 1974 roku został ukończony stan surowy zamku. Rozpoczęto renowację historycznych sal. 4 lata później ruszyła rekonstrukcja gabinetu marmurowego. Zespół modeli i rekonstrukcji przystąpił do odtwarzania brakujących elementów wystroju. Na podstawie archiwalnych rycin Kamzecera z 1771 roku i roboczych rysunków Grzegorz Żukowski wykonał 5 gipsowych modeli obramowania do obrazów, tzw. lwich skór. Była to plastyczna koncepcja do dalszej realizacji, czyli wykonania ich w białym stiuku. Inwestor, czyli dyrekcja rozbudowy zamku, zleciła zespołowi realizację także i tego zadania. Obrazy przedstawiały królów Kazimierza Wielkiego, Jagiełłę, Zygmunta I, Władysława IV i Jana III. Komisja konserwatorsko-architektoniczna poleciła, aby zlecone ozdoby przypominały wyglądem marmur karraryjski. Wykonano próby kolorystyczne i po uzyskaniu akceptacji komisji przystąpiono do realizacji tego zadania. Należało wykonać skomplikowaną, klinową formę gipsową, rozwiązać problem konstrukcji wewnętrznej, a także odpowiedzieć na pytanie, jak na marmurowej ścianie zawiesić dekoracje. Należy zauważyć, że na ścianach gabinetu znajdują się 2 poziome, wypukłe gzymsy, a dekoracje na nie zachodzą. Ich tylną ścianę należało tak wykonać, aby przylegała zarówno do gzymsów, jak i do gładkiej marmurowej powierzchni między nimi. Rekonstrukcja lwich skór została zrealizowana w następujący sposób. Gips z wodą klejową, czyli ciasto stiukowe, wkładane jest partiami w przygotowaną formę. Pomiędzy poszczególnymi partiami umieszcza się stiuk kolorowy, który będzie imitował użylenie marmuru. Po wyłożeniu wewnątrz całej formy masą stiukową zostało uformowane zbrojenie ze spawanych ocynkowanych prętów. Ta konstrukcja została zatopiona w masie gipsowej. Po związaniu gipsu forma wraz ze zbrojonym pozytywem została odwrócona i po wyjęciu klinów rozmontowana.
Pozytyw, czyli surowa stiukowa dekoracja, przygotowana już była do dalszej obróbki. Teraz nastąpiło szpachlowanie ubytków powierzchni i barwnego użylenia. Litery zostały precyzyjnie wycyzelowane. Po kilkukrotnym szpachlowaniu i szlifowaniu coraz delikatniejszymi kamieniami szlifierskimi powierzchnia została przygotowana do polerowania. Do tej czynności użyto siarki i wapna odwodnionego na zwilżonych w spirytusie tamponach. Za pomocą umiejętnego tarcia uzyskano zadowalająco wypolerowaną powierzchnię. Pierwszy etap wykonania został zakończony. Teraz lwie skóry należało przetransportować do sali i dopasować dekoracje do wypukłych gzymsów i gładkiej powierzchni marmurowej. Ze względu na kruchą i cienką warstwę dekoracji, transport odbył się na specjalnie wykonanych nosidłach. W sali na rusztowaniu została przygotowana suwnica, na której można było zawiesić dekoracje w pionie. Urządzenie to pozwoliło na ich przysuwanie i odsuwanie od ściany. Dzięki temu można było obrabiać odwrotną stronę dekoracji, dopasowując ją do gzymsów i gładkiej powierzchni ściany. Następną czynnością było docelowe zamontowanie na trzech dystansowo-rozporowych śrubach. Pracownia wykonała zadanie zgodnie z zaleceniami Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej, która w protokole z dnia 31 marca 1982 roku wyraziła swoje uznanie dla wysokiego poziomu wykonania stiukowych dekoracji. I tak po 150 latach na nowo zaistniała jedna z najpiękniejszych sal na Zamku Królewskim w Warszawie. Gabinet marmurowy. Sala ukazująca ciągłość państwowości, chwałę i wielkość Rzeczypospolitej. Nie ma jednak pewności, że oryginalne lwie skóry były wykonane ze stiuku. Wiemy, że w okresie zaborów, po powstaniu listopadowym, wystrój gabinetu marmurowego został zdemontowany, a następnie przewieziony do łazienek królewskich. Odpowiedzialny za te prace budowniczy Józef Boretti wylicza skrupulatnie w swoim sprawozdaniu wywiezione elementy. Wszystkie dają się dziś zidentyfikować. Spis zawiera jednak jedną tajemniczą pozycję. 5 sztuk ozdób drewnianych, pozłacanych. Ten opis nie pasuje do żadnego innego elementu wystroju sali poza lwimi skórami. Więc może były one wykonane z drewna.